Taniec, muzyka, piękne stroje, próby, występy, podróże, ale przede wszystkim przyjaźnie na całe życie. Ruszył nabór do zespołu pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej. Dyrektor zespołu Karolina Małysz-Tulec zaprasza serdecznie osoby w każdym wieku do rozpoczęcia przygody w zespole i dołączenia do grona zespolaków. Nowy rok szkolny to też taki nowy rok dla zespołu? Myślimy, że tak, jak najbardziej. Już teraz ogłaszamy nabory do wszystkich praktycznie naszych grup i liczymy na to, że te nabory odbiją się jakimś dużym echem i nabór będzie bardzo, bardzo obfity. No właśnie, jak te nabory wyglądają, do jakich grup, kto może się zgłosić? W sumie zapraszamy do wszystkich naszych grup w tym roku. Zaczynamy oczywiście od dzieciaczków. 1 września o godzinie 16 jest nasz pierwszy nabór i to jest oczywiście do grup dziecięcych. Zapraszamy dzieci od 5 do 9 roku życia i prosimy się nie stresować, ponieważ my nie będziemy dzieci testować, nie będą musiały mówić wierszyków, nie będą musiały tańczyć. To jest bardziej taka rozmowa, nasze zachęcanie dzieci do tego, żeby do zespołu chciały przyjść. Oczywiście nie zabraknie zabawy integracyjnej, nie zabraknie jakiegoś takiego rytmicznego zajęcia z nimi, ale absolutnie nie będzie to związane ze stresem ani z takim typowym przesłuchaniem dzieci. Czyli nie ma żadnych testów, czy się ktoś nadaje, czy się nie nadaje? W naszym zespole nadają się wszyscy, takie jest nasze założenie. Czy grupy starsze, jak to wygląda, jak tam wygląda ten nabór, też mogą przyjść i kiedy mogą przyjść? Jeżeli chodzi o grupę dorosłą taneczną, to zajęcia od września będą się odbywać w każdy wtorek i piątek od godziny 17 do godziny 20. I tutaj jest nabór ciągły, zapraszamy młodzież od 15 roku życia wzwyż. No byłoby dobrze, gdyby była to już młodzież chociaż troszeczkę tańcząca, ale oczywiście jeżeli ktoś jest do tej pory tylko i wyłącznie sympatykiem folkloru, to my również zachęcamy i zrobimy wszystko, żeby taką osobę zaktywizować, żeby za jakiś czas na scenie mogła się z nami jednak pojawić. W środę z kolei mają próby nasi chórzyści. I tutaj też, jeżeli ktoś czuje potrzebę tylko i wyłącznie śpiewu, to zapraszamy. W środę od godziny 18 do 20 zajęcia są. I nie ukrywamy, że jeszcze mamy dwie kapele. W związku z czym do kapeli jak najbardziej zapraszamy głównie dzieci i młodzież, która jest albo po szkole muzycznej już po pierwszym stopniu, albo zaczyna swoją przygodę z instrumentem. Zajęcia są w soboty póki co i zapraszamy 3 września i 10 również na nabory od godziny 10. Co dają takie zajęcia? Bo zachęćmy tutaj jeszcze naszych widzów. Co dają przede wszystkim tym dzieciom, młodzieży? Czego uczą? Jeżeli chodzi o dzieci najmłodsze, to przede wszystkim wrażliwości muzycznej, zdyscyplinowania, samoorganizacji, to są takie wartości dodane zespołu. To nie jest tylko i wyłącznie taniec, śpiew i wyjście na scenę. Oczywiście, że to jest podstawą naszej działalności, ale naprawdę jak dziecko już złapie bakcyla tego przysłowiowego, zacznie przygodę z zespołem, no to uczy się wielu innych wspaniałych rzeczy. No już nie będziemy tutaj ukrywać, że zwiedzenie połowy świata też jest naszą domeną i myślę, że znowu wracają te czasy, kiedy jest to też wartość ogromna zespołów takich jak my, zespołów amatorskich, więc zespół rozwija wszechstronnie, nie tylko muzycznie, ale naprawdę w wielu dziedzinach. No właśnie, pandemia trochę was przyblokowała. Czy już jest lepiej? Złapaliście taki oddech? Tak, pandemia, no niestety praktycznie, no walczyliśmy o przetrwanie, taka jest prawda i od roku faktycznie stajemy tak już porządnie na nogach i muszę przyznać, że tak, że idzie to wszystko w dobrą stronę, w dobrym kierunku, cieszymy się, że w ogóle przetrwaliśmy, ponieważ w skali całego naszego kraju jest mnóstwo zespołów, które przez pandemię zostały zlikwidowane, bo tak było najprościej i tutaj ogromne podziękowania do naszych władz, że na taki pomysł nikt nie wpadł, że dano nam szansę i że myśmy jednak mogli się jakąś obronną ręką, no po prostu przetrwać ten trudny czas pandemii, więc tak, my uważam, że teraz będziemy mieć już tendencję tylko i wyłącznie wzwyżkową. Oczywiście chodzi i o poziom zespołu i o ilość członków zespołu. No dobra, czyli co, zapraszamy tutaj do zgłaszania się, do zapisywania się. Jeszcze powiedzmy, gdzie macie tą siedzibę, przypomnijmy. Stary Targ 4 oczywiście w Cieszynie, zapraszamy. Jeżeli ktoś chce się, nie wiem, dowiedzieć jakichś szczegółów, zaczerpnąć informacji takich bardzo, bardzo, bardzo już szczegółowych, to oczywiście proszę o telefon. Telefon jest podawany w mediach lokalnych, społecznościowych, więc odbierany praktycznie 24h na dobę, więc zapraszam serdecznie do kontaktu. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy i zapraszamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.